tak ostatnim zaprezentować. Dzień dobry. Ja w ogóle dziękuję za taki wstęp, chociaż myślę, że jestem najmniej kompetentną osobą w tej sali, więc... Tak więc będę opowiadał o motion designie, ponieważ tym się zajmuję już od dobrych kilku lat. Lecz zanim jak przejdę do głównej prezentacji, no to przede wszystkim taki mały disclaimer, że to moje pierwsze wystąpienie, nigdy wcześniej nie występowałem przed większą publicznością. Ta prezentacja na pewno nie będzie fajna, ani tym bardziej ciekawa. I nie wiedziałem, że trzeba używać śmiesznych gifów ze słodkimi kotkami. Wszyscy mają te emocjonalne historie swoich projektów, jak Natalka i inni. A ja nie. Moje życie jest trudne jak cholera, więc się obejrzę bez coachingu. I robię jakieś tylko obrazki w 3D, więc w sumie nie rozumiem tym głodów Afryce, ani innych problemów świata. No jeśli chcecie usłyszeć to, co powiem, tylko tak z 1000 razy lepiej, no to wejdźcie sobie na Vimeo, tam jest taki fajny kanał Motion Plus Design, taka konferencja coroczna organizowana w różnych miejscach i tam posłuchajcie sobie ludzi, którzy naprawdę wiedzą, co robią. Polecam. Tak więc jeśli chodzi o mnie, no to chciałem zostać youtuberem od Minecrafta kiedyś. Więc rozpocząłem naukę montażu, a później animacji w After Effects. 6 lat temu zacząłem robić śniące kulki w 3D. Pierwsza rzecz, którą każdy robi w cinemie. Uzdrawiałem sobie, że w sumie zostanę motion designerem. Dużo pieniędzy jest za to. I przy okazji przyszedłem na studia do Wrocławia, tak sobie tutaj mieszkam i żyję. Trochę spoiler. No obecnie pracuję nad showreelem, takim portfolio, kolażem moich prac. Prezentując swoje dokonania w 3D. Kończę studia na SWKS-ie, teraz na trzecim roku, no i popadam lekko w depresję przez pracę zdalną z domu. No, głową niestety już Bartek gdzieś odleciał, nie ma go, trudno, szkoda. No więc dobra, już pośmialiśmy się, a teraz tak trochę na bardziej na poważnie. Czym motion design faktycznie jest? Bo nie wiem, ile osób mniej więcej wie w tej sali, czym jest motion design? No dobra, ten niewiele chyba. Tak więc czym motion design jest? To połączenie po prostu ruchu, animacji, historii, filmu i narracji z tym zwykłym graphic designem, czyli layoutem, typografią, barwą, komunikacją i przekazem. Jednak, no ogólnie trzeba dużo wiedzieć, to na początek, tak? Ponieważ nie dość, że trzeba być dobrym graphic designerem, też trzeba wiedzieć bardzo dużo trochę z copywritingu, scenariuszu pisarstwa, i innych takich dziedzin, mocno też operatorsko-filmowych. Więc kiedy byłem młody, 2013 rok, okres gimnazjum, no patrz, jest niesamowity, no. Straszne. No dramat. No bo to pierwsze render w 3D, no kompletnie śniące kulki w 3D, no. W cinemie, chodzi o to głównie, że w cinemie fajnym systemem, który jest bardzo prosty do nauki, to jest po prostu system symulacji, więc coś, co robiłem, to robiłem spadające kulki, które tam skakiwały sobie i tak dalej. No więc, jak młody człowiek, który miał 16 lat, zacząłem od eksperymentowania, czyli od tego, co powinienem tak naprawdę robić na samym końcu, co nawet teraz tego nie robię, kiedy dokładnie zrozumiałem proces nauki. I tak naprawdę wtedy w wieku 16 lat stwierdziłem, dobra, to nie jest dobry pomysł, żeby eksperymentować i robić coś na pałę, więc zacząłem po prostu od narzędzi, nauki narzędzi, nauki technik, nauki teorii. I wtedy właśnie rozpocząłem naukę na takich portalach jak FXPhD, Lynda czy Polarsight i głównie skupiałem się albo na pakiecie Adobe, albo właśnie na nauce 3D, w tym przypadku akurat głównie Cinema 4D. I tak mi jakieś leciały lata przez liceum, teraz też studia. No i właśnie, jeśli chodzi o te studia, to najbardziej tak naprawdę wyniosłem z nich z grafiki na ZUPS-ie teorię, czyli teorię systemów, proksemikę, kognitywizm, teamwork, design thinking. To są takie rzeczy, których kompletnie wcześniej nie widziałem, no bo ciężko się takiej czegoś z domu nauczyć. Dosłownie. Więc
Więc takie rzeczy najbardziej, tak naprawdę te uczenia mi, te rzeczy najbardziej mi uczenia to dała. No i kiedy pojąłem, że tak naprawdę trzeba pierw wyjść od teorii, nauk, teraz tak naprawdę jestem w praktyce. Nawet nie szukam jeszcze nie eksperymentuję, nie szukam swojego głównego stylu, tylko bardziej eksperymentuję ze swoimi rzeczami. I to są na przykład moje rzeczy z ostatnich tam 3-2 miesięcy, które robię do portfolio. No różne jakieś tam kryształki, nie wiem, skałki i inne rzeczy, które bardziej mają na celu pokazanie bardziej umiejętności moich 3D niż jakby faktycznie ze storytellingu, o którym właśnie zaraz bardzo dużo będę mówić. Ostatnio też pracowałem nad reklamą dla Huawei. Niestety chyba nie mogę jej puścić, lecz jeśli ktoś chce naprawdę ją zobaczyć, to będzie mógł obejrzeć ją na głównym kanale Huawei. Bardzo fajna, przyjemna animacja. Pracowaliśmy właśnie w 4 osoby i no w sumie bardzo ciekawe doświadczenie pod kątem tego, czego można się nauczyć w pracy nad większym projektem oraz co można zyskać i co można się nauczyć. I zrozumiałem też z tą pracę, że techniczne sprawy są równie ważne co kreatywna praca. Inaczej będziesz knąć monitory i w końcu się poddasz, ponieważ miałem taki okres, że okej, dobra, jeśli umiem swoje rzeczy, chciałbym zrobić jakąkolwiek rzecz, lecz nie zrobię jej, jeśli nie będę dokładnie wiedzieć, jak do tej rzeczy dojść, więc myślę, że to jest takie główna rzecz, jeśli chodzi o 3D szczególnie, gdzie tego i technicznych rzeczy jest nawet więcej czasami niż rzeczy kreatywnych. Więc przez to, iż trzeba w 3D na przykład znać bardzo wiele rzeczy technicznych, próg wejścia jest niezwykle wysoki, trzeba naprawdę dużo wiedzieć. Z rzeczy, których na co dzień naprawdę grafik, typowy grafik 2D, grafik designer 2D, normalnie by nie wiedział. Mocno subiektywnie, dla mnie motion design na chwilę obecną to jest najlepsza dziedzina designu. A mówię tak dlatego, ponieważ mogę motion designem tak naprawdę opowiedzieć każdą historię, jaką zaprojektuję. I o co dokładnie mi chodzi też w tym? Przede wszystkim też, czy kiedy opowiadaniem historii może się zmienić? Prawdopodobnie nigdy, ponieważ każdy z nas chce opowiedzieć swoją własną historię, postawić swoje własne projekty autorskie. I fajnym przykładem teraz do tego, do czego motion design zmierza obecnie, jest właśnie to opowiadanie historii. To już teraz nie są tylko ładne obrazki, które mają po prostu być fajną jakąś reklamą, tylko to mają być historie, które zaangażują widza swoimi nie tylko technicznymi rzeczami, ale swoją narracją w to, jaki na przykład, jak ta historia może ewoluować. I kolejnym takim filmem jest taki krótki film stworzony o sile lajka na Instagramie, na Facebooku, stworzonego przez Andrew Wusko. I cały film jest stworzony w After Effectsie. Pewnie niektórzy, chyba myślę, że większość z was kojarzy ten program. I ma niesamowity też przekaz oraz taką siłę rażenia. Motion design to nie tylko dzisiaj zwykłe kształty oraz jakieś tam animacje, które nie mają sensu. Lecz tak naprawdę to jest niesamowite pole do przekazywania pięknych historii, do ujmowania widza tymi historiami. I przez dzisiejszy postęp technologiczny coraz łatwiejsze staje się to tak naprawdę. Ja w chwili obecnej na przykład mogę pracować ze swojego domu i mieć taką moc komputerową, aby móc generować też takie animacje. I nie jest to, że już jakby sprawy tej czy nie są powoli przeszkodą na te sprawy. Dlatego też, jeśli chcecie na przykład jesteście bardziej zainteresowani takimi animacjami, polecam stronę motiongrapher.com. Trochę teraz powiem o tych takich zwanych dyskursach wizualnych w motion designie, jak ja to nazywam, ponieważ jeśli już pooglądacie sobie znaczną część takich animacji, zauważycie, że pewne animacje mają ten sam styl, niektóre animacje są kompletnie bezsensowne, w sensie są po prostu tylko ładne obrazki, które nie mają większego kontekstu. I jedną z takich właśnie z takich rzeczy, nie są już moje rzeczy, jedną z takich dyskursów wizualnych jest broadcast design, który na pewno możecie właśnie zaobserwować w newsach, w jakichś czołówkach, właśnie na kanałach informacyjnych. To są
To są prace akurat zrobione przez rosyjskie studio N3. I jakby głównym założeniem broadcast designu jest to, żeby było jak najwięcej informacji, było jak najwięcej tak zwanej daty, czy jakichś zasobów informacyjnych, które gdzieś sobie krążą, są energiczne i tak dalej. Jakby, no to jest taki typowy przykład ładnych obrazków, które mają dobrze wyglądać, ale ten dłuższą metę to nic poza tym. Innym z takich dyskursów wizualnych w motion designie jest Memphis Design. Motion designerzy, którzy korzystają z tego stylu, oni nawet nie wiedzą, że to jest od tej grupy, że to wywodzi się od tej grupy, jeśli chodzi o te kwestie takie kształt, kompozycyjno-wzornicze. Innym takim fajnym dyskursem wizualnym w motion designie, który mi się bardzo podoba, takim stylem, w którym coraz więcej animacji powstaje, jest tak zwany dark future, to tak roboczo nazywam. Zazwyczaj kompozycje są bardzo ciemne, nastawione na detal, pozbawione niepotrzebnych form. Sam bardzo ten styl lubię i myślę, że na pewno jeszcze w przyszłości wiele animacji reklamowo-broadcastowych będzie w tym właśnie stylu. Ale już tak można o tych dalej stylach wizualnych dyskursach mówić. Też tylko ładne style i ładne obrazki, jak gdzie kontekst. I myślę, że już prawdopodobnie wymyśliliśmy w swoim życiu świetne historie, albo je przeżyliśmy, bo daleko tak naprawdę nie trzeba szukać. I główną taką rzeczą, którą wyniosłem z takiego kanału na YouTube Future, prowadzonego przez genialnych ludzi z branży motion designu, polecam obszarić sobie na YouTubie, jest taki algorytm na to, jak znaleźć swoją własną autentyczność. Czyli pierwszy jakby patrzymy, kogo podzielamy w branży, później studiujemy jego pracę, szukamy różnicy, jaka jest między jego pracami, naszego idola, a moimi pracami na przykład. I staramy się teraz, skoro już wiemy, jaka to jest różnica, to staramy się tę różnicę wprowadzić do naszych prac. I przez to, że łączymy wyróżnialność naszego idola z naszymi doświadczeniami, tworzymy tak naprawdę swoją autentyczność. A dlaczego tak naprawdę trochę przez ten algorytm zachęcam do kradnięcia prac innych ludzi? A to dlatego, że myślę, że ten cytat wyjaśnia, dlaczego myślę, że to jest świetna alternatywa na to, co powiedziałem. Ja tylko przeczytam w sumie ostatnie zdanie. Nie jest ważne, skąd bierzemy rzeczy, lecz ważne jest, gdzie te rzeczy, w którą stronę te rzeczy obracamy. I no i to tyle ode mnie. Dzięki.